Wykorzystując wiedzę i doświadczenie ekspertów, ale nie tylko teoretyków, ale praktyków, którzy mają na co dzień do czynienia z biznesem, będziemy najpierw edukować zespoły, które mają potencjał ten biznesowy, a później razem z nimi budować startupy i rozwijać je i starać się je wprowadzać na rynek, wspierając je nie tylko od strony merytorycznej, ale też praktycznej i takiej doświadczenia instytucji, które mają bardzo już mocną i ugruntowaną pozycję na rynku. Więc ci nasi partnerzy i szczególnie The Heart, który ma ogromne doświadczenie w venture buildingu, ma być gwarancją tego, że nie będzie to tylko kolejny jakiś proces taki teoretyczny, ale że w sposób bardzo taki namacalny, praktyczny będziemy mogli ten potencjał biznesowy wykorzystać. To będzie miejsce, gdzie będą mogli te swoje pomysły gospodarcze wdrażać w życie. Mam nadzieję, że jest to jedna z ważniejszych funkcji przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej i pierwszych kroków w zawodzie. Młodzi ludzie mają genialne pomysły, naukowcy mają genialne pomysły. Co zrobić, żeby je skomercjalizować, czyli żeby od pomysłu dojść do super biznesu? Takich przykładów jest dużo, a to jest jeden z elementów, który ma pomóc. Młodzi ludzie bardzo często wiedzą, co chcieliby zrobić, ale nie mają doświadczenia jak. I tutaj będzie między innymi pomoc nie tylko i wyłącznie miasta, ale również firmy i parku naukowo-technologicznego, czyli kolejna welęgarnia tak naprawdę firm technologicznych pojawi się w Zielonej Górze, z czego jestem bardzo dumny.